Moja nie jest cierpliwa. Chyba nie może sobie pozwolić na taki luksus. Łaskawa bywa, owszem, ale nie zawsze. Zdarza się, że zapomina o łaskawości. Potem zawsze żałuje. Wstydzi się tego, ale czasem trochę zazdrości. Szczególnie tym, którzy pełni wiary nie bali się skoczyć w przepaść. Choć pełna jest, to też próżna trochę i dlatego poklasku szuka. Może nie tylko dla niego, ale przecież po coś układa się w słowa i twarz pokazuje. Za to pycha z zasady jest jej obca. Ma świadomość własnej niedoskonałości. No chyba, że lody pistacjowe wyczuje w zasięgu smaku, to wtedy oko przymyka i cieszy się, że pycha. Lubi pożartować. Ze wstydem przyznaje, że bez wstydem karmi się czasami i nawet lubi to nabrzmiałe myślenie, a uleganie mu chyba ją uspokaja. Jednak swego nie szuka. Wszystko, co swoje oddałaby, za to jedno nie swoje, z którym nadzieję mogłaby zmierzyć. Gniewu nie zna, nieskora jest do niego. A co złe, też szybko zapomina, pytając po chwili, czy w ogóle było jakieś złe. Niesprawiedliwość się martwi, a prawdy się boi i zachodzi w głowę, czy w ogóle wolno jej się z nią współweselić. Znieść może bardzo dużo, ale nie wiem, jak długo jeszcze. Karku nie zegnie, za to wierzy we wszystko, w każdą jasność i w każdą ciemność, w każde słowo i niesłowo, w każde nawet nic. Wierzy, że jeśli już, to przecież po coś go nie ma. O nadziei to aż niezręcznie jej wspominać, tak bardzo ją ma. Obiecała mi, że przetrzyma i nie ustanie. Ta moja, którą boję się nazwać. Maciej Wierszycki, Moja.